Długi weekend dopiero się zaczął. Pogoda dopisuje, to i sytuacja na drogach wygląda na bezpieczną. To złudne, bo właśnie przy słonecznej aurze dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych. Do tej pory policjanci odnotowali ich w województwie śląskim niespełna 60. Co innego jednak niepokoi, to liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu. O wiele wyższa niż zazwyczaj. Magda Sincewicz. Zaledwie dzień przed długim weekendem policjanci przypominali, czym należy się kierować, wybierając się w podróż, bez znaczenia, czy krótszą, czy dalszą. Wiadomo, że ten czas sprzyja zwiększonemu natężeniu ruchu na drogach w całym kraju. Stąd akcja drogówki związana z bezpiecznym długim weekendem. Jak na razie możemy powiedzieć, że długi weekend przebiega bezpiecznie. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy 56 zdarzeń drogowych, z czego dwa zostały zakwalifikowane jako wypadek. Niestety taką najsmutniejszą statystyką jest 44 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Nie tylko alkohol był powodem niebezpiecznych zdarzeń, także nadmierna prędkość. To właśnie ona była powodem wypadku z udziałem motocyklisty na autostradzie A4. 40-latek z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Utrudnienia na 292 kilometrze w kierunku Wrocławia trwały kilka godzin. Policjanci apelują o rozwagę nie tylko na drogach, ale też nad wodą, gdzie często wypoczywamy. Obecność patroli policyjnych w rejonach zbiorników wodnych ma poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich przebywających tam osób. Ta obecność policjantów bardzo często też studzi zapędy osób, które spożywając najpierw alkohol, próbują wchodzić do tej wody, próbują przepłynąć cały zbiornik lub nawet wypływają sprzętem wodnym i na środku zbiornika decydują się na wskoki do wody. Wskakują do niej, bo pozwala na to pogoda. Do końca długiego weekendu ma być w niej różnie. Będzie dość burzowo i bardzo dynamicznie. Będą również chwile ze słońcem, ale głównie w godzinach porannych. Natomiast ze względu na to, że jesteśmy w obszarze obniżonego ciśnienia, w ciepłej, wilgotnej masie powietrza, no i dodatkowo na zachodzie kraju będzie oddziaływał również front atmosferyczny, to będą to bardzo dobre warunki do rozwoju burz, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Jednak mam też dobre informacje, cały czas powinno być dość ciepło, około 23-25 stopni. Akcja drogówki związana z bezpiecznym długim weekendem potrwa do godziny 22 w niedzielę.